Tak, jeszcze zrobię to tak, tak. Byśmy wiedzieli, odkąd wystartować. A, no i w końcu się troszeczkę pobawiłem z dźwiękami, więc na streamku powinno być dosyć głośno, w sumie chyba najgłośniej jak się tylko da, z limitem. Natomiast ja też słyszę, tak w sumie powinienem słyszeć jak mnie patrzeć, czyli nie za głośno, nie za cicho, więc jest git. Może nawet trochę za głośno bym powiedział. Dobra. Ściszmy sobie troszeczkę. Dobra, co my mamy? Aha, to jest tak, do 3 wskazówki, kod do bramy kolejowej, uszkodzona ściana czarnorynkowego sklepu. Okej, okay, to są dokumenty, cyk, informacja, tak, misja. Przedmioty fabularne, okej. Okay. Nie, bo tu nic więcej nie ma, nie ma. Ta posiadłość jest w osobliwy sposób piękna, ale wszystkie takie miejsca w końcu obracają się w ruinę. I w pył. Dzień dobry. Wejdź. Mechaniczna rezydencja. Antona Sokołowa uwięziono w posiadłości Kiryna Dzindosza, konstruktora mechanicznego żołnierza i wielkiego generalsta bytącego na usługach Duke'a. Dostań się do środka i uwolni Sokołowa i wyeliminuj Dzindosza, nim stworzy armię mechanicznych żołnierzy. Pytanie, czy jesteśmy... zapłacić za to, co zrobiłeś, a przy okazji może znajdę Sokołowa. No, ale pytanie, czy jesteśmy w stanie wziąć też Dzindosza? Dalej czekaj cierpliwie. W innym wypadku niegrzecznie będzie nie poinformować cię o obecnych tu mechanizmach obronnych. Bardzo zresztą skutecznych. Wielu weszło tu bez zaproszenia, a każdy miał swoje powody. Z tych jednak, którzy odważyli się wejść głębiej, tylko nieliczni zdołali powrócić. Ciekawe. Czekajcie, dajcie mi chwilę. A, nie idzie tak, dobra. Co? Czemu nie idzie? Mamy... Nie, to jest... Nie, to nie to. Efekty wizualne. Pełny ekran bez ramki. O, no okej, okay, dobra, bo chciałem tylko sobie przełączyć na coś innego, okej. Okay. Dobra. Dobra. Co to w ogóle jest? A, samouczki. Oleś to. Podczas zorganizowanej przez siebie aukcji Kirin wystawił na sprzedaż 2 egzemplarze swojego najnowszego wynalazku, wspaniałych mechanicznych żołnierzy, jakich świat nie widział. Mechaniczne cuda sprzedane zostały w poza żartej licytacji oszałamiająco wysoką sumę. Najbogatsze sfery nigdy dotąd nie były w stanie chronić siebie i swoich posiadłości w takim wielkim stylu. Okej. Okay. Dziwnie konfiguracyjna, okej. Okay. Okej. Okay. Nic tutaj z tego nie idzie wziąć. Zapisywanie.
Kto mógłby zbudować coś takiego? I po co? Oh, damn! Ktoś uruchomił jeden z mechanizmów w moim domu. Jindosz. Mój dom jest zawsze otwarty. To jedna z moich rozrywek. Obserwować, jak prosty bóg radzi sobie z przemierzaniem tych zmiennych pokoi. Jestem Kirin Jindosz, ale zapewne już to wiesz. Proszę, idź dalej. Wejdź po schodach. Spotkajmy się twarzą w twarz w górnym korytarzu. Okej, coś tu niby jest, okej. No ale to nie tu. Halo? Jesteś tam? Nie, nie ma mnie. Co, nie można go ukraść? Z obrazów? Nic? Kompletnie nic? Może po tej stronie coś. Oczekiwałbym już od ciebie ujawnienia się. Oto masz przed sobą wynalazek, który mnie przeżyje. Mechanicznego żołnierza Jindosza. Podziwiaj wzmocniony metaliczny szkielet mechanicznego żołnierza i jego ostrza tnące jak brzytwy. Zminiaturyzowane zbiorniki z tranem są rozrzucone po ramie i chronione panelami z bursztynowego drewna. Możliwość patrzenia w przód i w tył. Wykrywanie słuchowe na wypadek zniszczenia systemów głowy. Moje największe dzieło. Okej. Okej. Nareszcie. Podejdź bliżej. Dźwięk rejestracji wykrycia. Ogólny stan wykrycia. Ciekawe. Na razie ja bym golo. Strać, kim jesteś. Zapamiętać. Tu nic nie ma. Cwane. Teraz chyba rozumiem. Maszyna działa z niską prędkością. Zapraszam, spotkajmy się twarzą w twarz. Podejdź do szklanych drzwi tu. Nope. Nope. Dobra, żydko, jest git. Okej. Okay. O. Tu jesteś. Wspaniale. Nie, nie mam je tu. Więc... O co ci chodzi, kurde? Starczy. No, dobra, tu byłem.
gdy cię widzę, wiem już, kim jesteś. Nie mam do czynienia z wynajętym ukrychem. Odzież cię zdradza. Arystokracja poszukuje fraże? Już lepiej. Przeszkolenie w użyciu broni, ale nie w fechtunku salonowym. Widać po twoich ruchach doświadczenie w walce ulicznej. W dodatku macie oczy swojego ojca, wasza cesarska wysokość. O, skupaniec. Lady Emily Coldwin. Imponujące, Jindosz. Zatem wiesz zapewne również, po co tu jestem. Spodziewałem się, że moja współpraca z Duke'iem zaprowadzi cię do moich drzwi. A może szukasz będącego cieniem dawnego siegi Antona Sokołowa? Mieszka sobie w komacie ewaluacyjnej. Tak czy inaczej, znajdź mnie i weź sobie to, czego szukasz. Jeśli jednak zginiesz, każę zanieść twoje ciało do mojej pracowni, by przeprowadzić na nim sekcję. Do tego czasu nie zdradzę twojej tajemnicy. Do zobaczenia wkrótce, Jindosz. Do zobaczenia. Okej. Okay. Czyli będziemy mieli wybór też, z tego co widziałem, bo miał taki podwójny, więc... Zabij, znajdź inny sposób, aby wyeliminować... Czyli jednak nie będziemy mieli możliwości takiej. Wow, okej. Gdzie mam granaty jakieś albo coś? J? Moce, dokumenty, amulety, trochę moce, kościane amulety. Nie. Dobra, spróbujmy. Auć! Okej, okay, czyli da się rozwalić, okej. Okay. Dobra, tu jest mapa, okej. Z cudem wciąż oddycham. Okej. Strony. Dobra. Czyli trzeba to pociągnąć. A tu jest jeszcze wróg.
No. Ouch. Okej. Instrukcje do personelu, to coś jeszcze jest. Paskudnie się czuję z myślą, że mogą nas podsłuchiwać. Rozumieją, co mówimy? Nie. Nie bardziej niż audio. Ale, Vero! Wskazuje, że maszyna się... Słyszysz to? Co się tu dzieje? Odsunąć się! Maszyna potrzebuje miejsca! Niech mechanicznie również ją wykonać! Ależ ja cię ukaram! Biję cię za to! Szukasz zwady? Oczyść mi szkole! Nie uciekniesz! Wezmi to! Nie ma spokoju! Ukrywasz twarz! Zabrakło jej amunicji! W Akademii Wojskowej nauczyli nas, jak się rozprawiać z takim... Chronić kapitana do cholery! Pięknie i cyk, skopa. Skubaniec. Okej. Okej. Ślepi, ale wszystko słyszą. Paskudnie się czuję z myślą, że mogą nas podsłuchiwać. Rozumieją, co mówimy? Nie. Nie bardziej niż audiograf. Co do... Odsunąć się! Maszyna potrzebuje miejsca! Nie zbliżać się! Zapłacisz za jego śmierć! Coś tam leży! Opowiem to później chłopakom z klubu oficerskiego! Zabiję cię za to! Uciu! I cyk! No i biegancko! Będę wyciągał twoją krew. Średnio mnie to rusza. Mnie tym bardziej nie rusza. Dobra. Mnie tym bardziej nie rusza, stary. Dobra, łupy, łupy. O, tabliczka. Dobra. Tu był, o, amunicja, dobra. Spadaj, gdzie jest twoja spluwa? Tu jest, okej, okay, dobra.
gdzie masz broń? Tu jest, dobra, jest git. No, zjeżdżać mi tu szczurki. Tu niby coś jest, ale spokojnie. Obudajmy sobie tutaj jeszcze coś. Uuu, 150 golda, nie, źle. A czy tu coś, o. Okej, okay. I tu nic więcej nie widzę, żeby coś ciekawego było. Krokodylek. Żadnych ciekawych obrazów nigdzie tu się wziąłeś, ani nic. Jakaś trochę bieda, nie? Tu coś jest, tu jest żydko, elegancko. Dziwię się, że przy takich cenach facet każe nam czekać. Jest tylko jeden Kirin Jindosz. Może sobie zażądać, ile mu się spodoba. Cokolwiek robisz, przestań. Kim jesteś i co?